Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapłan męczennik, legendarny kapelan Solidarności, obrońca praw człowieka, kawaler Orderu Orła Białego, bohater naszej wolności. Urodził się 14 września 1947 roku we wsi Okopy na Podlasiu. Od najmłodszych lat wyróżniał się głęboką religijnością. Po maturze 24 czerwca 1965 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Po pierwszym roku studiów został powołany do wojska, gdzie poddawano go szykanom i poniżano. W związku ze służbą wojskową ksiądz Jerzy Popiełuszko podupadł na zdrowiu, a zdrowotne kłopoty towarzyszyły mu już do końca życia. 28 maja 1972 roku Jerzy Popiełuszko otrzymał święcenie kapłańskie z rąk prymasa, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Początkowo pracował jako katecheta i duszpasterz środowisk medycznych w Warszawie. Od sierpnia 1980 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko związał się ze środowiskiem robotniczym. Aktywnie wspierał ruch Solidarności, m.in. odprawiając msze święte w zakładach pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował liczne działania charytatywne, w tym rozdział darów z zagranicy. Wspomagał też ludzi prześladowanych przez komunistyczne władze, uczestnicząc w procesach tych, którzy byli aresztowani za sprzeciw wobec reżimu PRL. 28 lutego 1982 roku w warszawskim kościele świętego Stanisława Kostki ksiądz Jerzy Popiełuszko poprowadził swą pierwszą mszę za ojczyznę. Kolejne nabożeństwa z tego cyklu gromadziły coraz liczniejsze grupy wiernych. Działalność duszpasterską ksiądz Jerzy oparł na przesłaniu świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Publiczne wystąpienia opierał na nauczaniu papieża Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego. W swych kazaniach nie wahał się krytykować opresyjnych władz i stawać po stronie osób represjonowanych. Niezłomnością i odwagą zyskał ogromny autorytet i rozgłos w Warszawie. W krótkim czasie popularność księdza Jerzego objęła całą Polskę. Wystąpienia księdza Popiełuszki ówczesne władze uznały za realne zagrożenie. Kapłan stał się celem działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. Akcję rozpracowywania księdza o kryptonimie Popiel rozpoczęto prawdopodobnie w drugiej połowie 1982 roku. Ksiądz Jerzy był inwigilowany przez co najmniej 4 agentów bezpieki, wśród których byli też niestety duchowni. Jednocześnie uruchomiono machinę medialnej propagandy, której celem było zdyskredytowanie kapelana Solidarności. Czołowy propagandista PRL-u Jerzy Urban nazwał kazania księdza Popiełuszki seansami nienawiści. Pod adresem kapłana kierowano anonimy z groźbami pozbawienia go życia. 13 października 1984 roku przyszli mordercy księdza próbowali zatrzymać jego samochód koło Gdańska, rzucając w szybę kamieniem. Kierowcy udało się jednak opanować pojazd i uciec. 3 dni później prymas Józef Glemb w obawie o księdza Jerzego zaproponował mu wyjazd na studia do Rzymu. Kapłan nie skorzystał z propozycji, argumentując to potrzebą pozostania przy robotnikach w czasie szczególnie dla nich trudnym. 19 października 1984 roku ksiądz Popiełuszko przybył na zaproszenie duszpasterstwa ludzi pracy do parafii pod wezwaniem Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Wieczorem, wracając samochodem do Warszawy, w podtoruńskim Górsku Jerzy Popiełuszko wraz ze swoim kierowcą Waldemarem Chrostowskim zostali uprowadzeni przez funkcjonariuszy SB przebranych w mundury patrolu drogówki. Księdza pobito i wrzucono do bagażnika auta SB-ków. Jego kierowcy udało się uciec. Porywacze pojechali w stronę Torunia. Zamknięty w bagażniku ksiądz Jerzy usiłował się wydostać, dlatego jego oprawcy zatrzymywali się co jakiś czas i bili go aż do utraty przytomności. W końcu związali księdza w taki sposób, że każda próba wyprostowania nóg powodowała duszenie. Według zeznań morderców około północy dotarli oni na Wiślaną Zaporę we Włocławku. Z wysokości kilkunastu metrów wrzucili do wody, obciążone workiem z kamieniami, ciało kapłana. Zwłoki wyłowiono 30 października 1984 roku z zalewu na Wiśle koło Włocławka. Do dziś nie wiadomo, kto i kiedy podjął decyzję o zabiciu księdza Jerzego Popiełuszki, ani na jakim szczeblu ona zapadła.
Pogrzeb zamęczonego kapłana odbył się 3 listopada 1984 roku w Warszawie. Według niektórych źródeł zgromadził milionowy tłum, przekształcając się w wielką manifestację patriotyczną. Ciało księdza Jerzego spoczęło w sąsiedztwie kościoła świętego Stanisława Kostki. Męczeński szlak księdza Jerzego Popiełuszki wiedzie przez województwo kujawsko-pomorskie. Upamiętniają go m.in. pomniki w Bydgoszczy i Toruniu, monument w Górsku przy drodze łączącej oba miasta, a także krzyż na Tamie we Włocławku. Warto przy tej okazji wspomnieć, że matka księdza Jerzego, Marianna Popiełuszko, jest w poczcie honorowych obywateli województwa kujawsko-pomorskiego.